W Bataclan było 1500 osób. Sala była pełna. Usłyszałem huk dobiegający z tyłu, jakby wybuchły petardy. Alexis Lebrun przeżył atak na klub Bataclan w Paryżu. Jest rzecznikiem Stowarzyszenia Ofiar Life for Paris. Odwróciłem się i zobaczyłem iskry z tyłu sali. Ktoś strzelał. To było najdłuższe półtorej godziny w moim życiu. Czas się rozciągnął. Ludzie umierali. Słyszałem krzyki. Ale podobnie jak inni, zwróciłem uwagę na to, że w sali panowała cisza. To oczekiwanie było niemal nie do zniesienia. Nie widziałem, co się dzieje, bo ktoś mi zasłaniał. Gdy zostaliśmy ewakuowani, pomyślałem, że to cud. Ślady zła, tropiąc terroryzm w sieci. Do pierwszego zamachu terrorystycznego, który zapadł mi w pamięć, doszło 11 września. Po ataku na klub Bataclan w Paryżu pomyślałem, że tak dłużej być nie może. Christian Weichselbaum jest głównym analitykiem dużych zbiorów danych w wiedeńskiej firmie. Specjalistą od inżynierii oprogramowania i sztucznej inteligencji. Przed atakiem na Bataclan nie myślałem o ofiarach zamachów w Londynie czy Madrycie. Ludzie po prostu godzili się z tym, co się stało. Po zamachu na Bataclan zacząłem się utożsamiać z ofiarami, bo ja też chodziłem do podobnych klubów. To był zwyczajny klub. Zamach na Bataclan zapadł mi w pamięć ze względu na jego ofiary. I dlatego, że w przeciwieństwie do zamachów w Londynie i Madrycie, był niemalże transmitowany na żywo na portalach społecznościowych. To był pierwszy zamach terrorystyczny, którym poczułem się osobiście dotknięty. Informacje na jego temat dotarły na moją komórkę i do mojego salonu. Mogłem wszystko obserwować na żywo. Na Twitterze ludzie oferowali ofiarom schronienie. Właśnie dlatego atak na Bataclan utkwił mi w pamięci. Poprzednich zamachów nie relacjonowano na portalach społecznościowych. Zginęło 130 osób. 352 odniosły rany. Zamachy w Paryżu w listopadzie 2015 roku były najkrwawszymi atakami na Francję od czasów II wojny światowej. Mimo stanu podwyższonej gotowości oraz masowej inwigilacji, w sześciu miejscach jednocześnie dokonali ich członkowie dobrze zorganizowanej grupy terrorystycznej powiązanej z ISIS. Po ataku rozmawiałem z kolegami, którzy zajmowali się sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Zastanawialiśmy się, czy możemy coś zrobić. ISIS i inne organizacje terrorystyczne aktywnie korzystają z portali społecznościowych. Postanowiliśmy wykorzystać swoją wiedzę w dziedzinie uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, by zapobiec radykalizacji poglądów internautów. Poznałem też wtedy Roberta. To był niezwykły zbieg okoliczności. Robert walczył z terroryzmem i szukał specjalisty w dziedzinie uczenia maszynowego.
podjęliśmy współpracę. Później Robert przedstawił mnie Janowi. Spotkaliśmy się we trzech i zrobiliśmy pierwszą burzę mózgów. Paradoksalnie, dwa miesiące przed atakiem, 19 września 2015 roku, przeczytałem artykuł prasowy o tym, że Państwo Islamskie ma na celu sale koncertowe. W związku z zamachem na pociąg Thalys, napisano o zatrzymaniu mężczyzny, który wrócił z Syrii latem 2015 roku. Francuskie władze dowiedziały się od niego, że kluby muzyczne mogą być celem ataków terrorystycznych. Artykuł wprawił mnie w konsternację, bo ten mężczyzna powiedział francuskim służbom wywiadowczym, że dostał rozkaz przeprowadzenia ataku na salę koncertową od osoby, która zorganizowała zamach na klub Bataclan. Zatrzymany nie wykonał tego rozkazu i wrócił do Paryża. Zeznał, że trzy miesiące wcześniej organizator zamachu spytał go, czy mógłby zaatakować klub pełen ludzi w trakcie koncertu. Zdradził, jaki był plan działania i że zamach miał nastąpić w czasie koncertu rockowego. Kiedy okazało się, że inicjatorem zamachu był człowiek odpowiedzialny za atak na Bataclan, wszyscy byli zdumieni. Dziennikarz czasopisma Le Canard Enchaîné opublikował informację, że klub Bataclan od 2009 roku był potencjalnym celem terrorystów. W 2009 roku doszło do zamachu w Kairze. Przy tej okazji wspomniano o klubie Bataclan. Latem 2015 roku okazało się, że terroryści planują atak w trakcie koncertu rockowego, ale w raporcie końcowym Parlamentarnej Komisji Śledczej stwierdzono, że nie wykazano powiązań między tymi dwoma zamachami. Służby wywiadowcze powinny pamiętać, że w 2009 roku wspomniano o klubie Bataclan i na podstawie informacji, które uzyskały w 2015 roku, podjąć odpowiednie działania. Londyn, Boston, Paryż, San Bernardino, Bruksela, Orlando, Nicea, Würzburg, Ansbach, Saint-Étienne-du-Rouvray, Berlin, Westminster, Sztokholm i Manchester. 14 zamachów terrorystycznych, 32 sprawców, ponad 400 ofiar śmiertelnych, ponad 2400 rannych. Bomby, broń palna, siekiera, ciężarówki i samochód. Sprawcy w wieku od 17 do 52 lat wywodzili się z różnych środowisk, ale w przypadku każdego z ataków zaobserwowano pewne prawidłowości. Co najmniej jeden ze sprawców każdego z ataków był znany policji. Wszyscy należeli do siatki terrorystycznej, komunikowali się ze sobą albo ze swoimi pomocnikami za pomocą urządzeń elektronicznych i zostawili cyfrowe ślady świadczące o ich radykalnych poglądach. Jak to możliwe, że mimo tylu śladów i dowodów, służby wywiadowcze nie miały pojęcia, że terroryści przygotowują zamachy? Jakich informacji i jakich programów potrzebują służby wywiadowcze, by uchronić nas przed takimi zamachami jak te w Bostonie, Paryżu czy Brukseli, skoro masowa inwigilacja okazała się nieskuteczna? Dobre pytanie. Posłużę się przykładem zamachu bombowego w czasie maratonu w Bostonie.
Doszło do niego w szczytowym okresie amerykańskiego systemu masowej inwigilacji, kiedy jeszcze nikt o nim nie wiedział. Władze rejestrowały wszystkie rozmowy telefoniczne i zbierały informacje dotyczące aktywności obywateli w internecie, na wypadek, gdyby okazały się użyteczne. Pomimo tego doszło do zamachu. Nie udało się zapobiec atakowi mimo ostrzeżenia ze strony zagranicznych służb wywiadowczych, że sprawcy zamachu mają powiązania z terrorystami. Podobnie było w Brukseli. Wiedzieliśmy już o systemie masowej inwigilacji, a Belgowie zostali ostrzeżeni przez Turków, że część organizatorów zamachu miała powiązania z terrorystami. Czemu ich nie zatrzymano dzięki masowej inwigilacji? Nie dlatego, że używali szyfru, nie dlatego, że byli zdolni, ani nie dlatego, że byli sprytni. Stało się tak, ponieważ zapisując wszystkie informacje dotyczące komunikacji między obywatelami, trudno wychwycić te najistotniejsze. Nie tylko Edward Snowden tak uważa. Wśród dokumentów, które dostarczył dziennikarzom, znalazły się notatki analityków z amerykańskiej agencji NSA i brytyjskiej GCHQ dotyczące problemów wynikających z natłoku informacji. Świadczą o tym takie nagłówki jak lepiej nie wiedzieć, zbyt duży wybór, przeciążenie poznawcze czy tsunami przechwyconych danych. Analitycy byli zasypywani danymi. W zasadzie nie jestem przeciwny masowej inwigilacji, ale zastanawiam się, czy ona się sprawdza, czy obecny system jest najlepszy. Masowa inwigilacja nie dostarcza nam cennych danych wywiadowczych, tylko mnóstwo bezużytecznych informacji. Nie martwię się więc o swobody obywatelskie, lecz o niską skuteczność systemu masowej inwigilacji. Z powodu natłoku informacji służby wywiadowcze obecnie analizują dane z rocznym opóźnieniem. W efekcie każdy terrorysta może co najmniej przez rok swobodnie przygotowywać się do zamachu. Przygotowania do zamachu w Nicei z 14 lipca 2016 trwały rok. Ustalono to na podstawie danych z komputera terrorysty Mohameda Boulela. Trudno stwierdzić, czy dostęp do większej liczby informacji umożliwia zdobycie większej liczby danych wywiadowczych. To tylko pobożne życzenia, że z większej puli informacji da się wyodrębnić więcej ważnych informacji. Przekonaliśmy się już, że przechwytywanie danych ze wszystkich źródeł komunikacji nie umożliwia zdobywania cennych danych wywiadowczych, dzięki którym można zapobiec atakom. Nie ma na to żadnej gwarancji. Moim zdaniem powinniśmy zbierać potrzebne dane na podstawie zaawansowanych strategii, które zapewnią nam lepszy dostęp do ważnych informacji z konkretnej dziedziny, a nie do wszystkich danych. Chodzi o to, żeby analitycy nie utonęli w potoku informacji. Przez 8 lat badałem problem nuklearnego terroryzmu, a wcześniej zajmowałem się zwalczaniem terroryzmu w ramach ONZ. Później założyłem czasopismo naukowe Perspectives on Terrorism i zająłem się analizą portali społecznościowych oraz problemem radykalizacji poglądów internautów. Współpracowałem z rządami wielu państw europejskich, by ocenić, co się zmieniło, kiedy pojawiło się państwo islamskie. Państwo islamskie wywołuje nowy rodzaj zagrożenia terrorystycznego. ISIS wzbudza zainteresowanie mediów z całego świata. Działa szybko i wykazuje aktywność na portalach społecznościowych. Wir haben seit dem Aufkommen
Powstanie Państwa Islamskiego odmieniło oblicze międzynarodowego terroryzmu. Z jednej strony mamy do czynienia z zapowiedzianymi atakami terrorystycznymi, zaplanowanymi przez zorganizowane grupy, a z drugiej z przypadkowymi atakami indywidualnych osobników, których poglądy się zradykalizowały. Terrorystom chodzi o to, by przykuć uwagę jak największej liczby osób, a nie o to, by jak najwięcej osób zabić. To słynny cytat z Briana Jenkinsa. Terroryści przede wszystkim chcą zwrócić na siebie uwagę. Ostatnio skupiają się na dokonywaniu ataków przy użyciu jak najprostszych środków. Południe Francji to bastion radykalnych islamistów. Cédric Mass jest prawnikiem z Marsylii i współzałożycielem think tanku L'Institut Action Résilience. Jest jednym z najlepszych francuskich analityków terroryzmu. Latem 2016 roku w Nicei, która w okresie wakacyjnym przyciąga wielu turystów, doszło do krwawego zamachu. Z punktu widzenia dżihadystów zamach w Nicei w rocznicę zdobycia Bastylii był idealnym atakiem terrorystycznym. Nie wymagał on dużego zaangażowania. Sprawca był jeden, ale nie działał sam. Pomagało mu kilku wspólników, których później zidentyfikowano. To oni dali mu broń i zapewnili mu wsparcie moralne. Obiecywali, że się do niego przyłączą. Nie zrobili tego, bo wysłał im SMS-y tuż przed atakiem. Najpierw przeprowadził rozeznanie terenu. Miejsce zamachu nie było przypadkowe, bo Nica przyciąga turystów z całego świata. Wśród 86 ofiar byli obywatele kilkunastu państw, więc zamach odbił się szerokim echem. Wywołał sensację, wzbudził zainteresowanie dziennikarzy z całego świata. Data zamachu również nie była przypadkowa. Doszło do niego w dniu francuskiego święta państwowego. Terrorysta wyraził swoją odrębność od francuskiej tożsamości narodowej. Warto wspomnieć, że organizacje terrorystyczne, takie jak Państwo Islamskie, publikują instrukcje dla zamachowców w internecie. Więc nawet jeśli nie uda się wykazać powiązań zamachowca z ISIS, to Państwo Islamskie i tak może ogłosić, że sprawca działał zgodnie z jego rekomendacją. Sprawca tamtego zamachu naprawdę skorzystał z praktycznych rad co do tego, jakiej użyć ciężarówki i jak ją poprowadzić, by spowodować jak największe straty i zabić jak najwięcej osób. Łatwo znaleźć tego rodzaju instrukcje w internecie. Mimo że sytuacja we Francji nieco się uspokoiła, Cédric Mass jest przekonany, że z zagrożeniem terrorystycznym ze strony radykalnych islamistów będzie się borykało jeszcze co najmniej jedno pokolenie. Od 2014 roku w całej Europie pojawił się problem międzynarodowego radykalnego islamskiego terroryzmu. Wcześniej poziom zagrożenia w takich krajach jak Austria był niższy, ale z pewnością się to zmieniło, kiedy 300 Austriaków wyjechało do Syrii i przyłączyło się do dżihadu. Wielu z nich wróciło. Istnieje kilka małych grup niebezpiecznych ludzi o radykalnych poglądach. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Austrii na pewno nie jest poniżej średniej. Ustalono, że 31 grudnia 2015 roku miało tam dojść do zamachu. Terroryści zamierzali zdetonować bombę w czasie międzynarodowej transmisji z koncertu noworocznego. Dzięki współpracy służb wywiadowczych i policji udało się tego uniknąć, ale podobno mało brakowało. Klimpflich und knapp ausgegangen.
Członkowie ISIS dość skutecznie posługują się portalami społecznościowymi. Przyczyniają się do radykalizacji poglądów wśród internautów. Rekrutują Europejczyków. Kiedy doradzałem europejskim rządom, zaproponowano mi wzmożenie aktywności na portalach społecznościowych. Z technicznego punktu widzenia analiza portali społecznościowych dotyczy dużych sieci. Robert Wesley najpierw próbował wykorzystać istniejące programy, ale szybko doszedł do wniosku, że działają zbyt wolno. Dlatego stworzył własny program. Zacząłem szukać ludzi w 2015 roku. Chciałem nawiązać kontakt z osobami o konkretnych umiejętnościach, z matematykami, którzy mieli doświadczenie w inżynierii, ze specjalistami w dziedzinie sztucznej inteligencji, których interesowała analiza treści promowanych w internecie oraz analiza zachowań użytkowników sieci na przestrzeni czasu. Jan van Oort jest matematykiem, inżynierem systemowym i programistą, który zdobył doświadczenie w przemyśle lotniczym. Nasz szef Robert Wesley skontaktował się ze mną przez LinkedIn. Szukałem wtedy czegoś nowego. Spytał mnie, co sądzę o efektywnej reprezentacji i analizie dużych portali społecznościowych. Postanowiłem przedstawić mu swoją wizję za pomocą terminologii matematycznej. W czasie naszego wspólnego lunchu zaproponowałem mu pewną metodę. Uścisnął moją dłoń i powiedział: witaj na pokładzie. Co słychać? Jak tam? Dobrze. Demo jest ok. Wszystko gra. Fajnie. Najpierw zadaliśmy sobie pytania, na czym polega nasz problem i w jaki sposób można go rozwiązać przy pomocy uczenia maszynowego. Odkryliśmy, że można przedstawić ten problem na wykresie. Ludzie o zradykalizowanych poglądach kontaktują się przez internet i wykazują aktywność na portalach społecznościowych. Namierzymy go. Połączyli się. Z kim się połączyli? Kto ich połączył? Skontaktował się z bazą. Kto jeszcze to zrobił? To Abu Haras. Nawiązał kontakt z niezależnymi dziennikarzami. Oni raczej nie głoszą radykalnych poglądów, nie udostępniają wpisów. Sprawca zamachu w Nicei Mohamed Boulel był drobnym przestępcą znanym policji. Analiza danych z jego telefonu komórkowego wykazała, że kontaktował się z radykalnymi islamistami. W internecie deklarował poparcie dla sprawców masakry w redakcji tygodnika Charlie Hebdo. W dniu ataku jeździł białą ciężarówką po promenadzie mimo zakazu ruchu, stanu podwyższonej gotowości, wojskowych patroli i policyjnych kontroli. W Würzburgu Riaz Khan Ahmadzai skontaktował się z ISIS kilka dni przed atakiem na pasażerów pociągu. W Ansbach zamachowiec samobójca Mohamed Dalil rozmawiał przez telefon ze wspólnikami z ISIS kilka minut przed eksplozją. Zostawił cyfrowe ślady świadczące o jego radykalnych poglądach.
Był też pod opieką psychiatry z powodu skłonności samobójczych. Ponadto Dalil był znany policji, bo miał zostać deportowany do Bułgarii. Obaj sprawcy zamachu w Normandii, którego ofiarą padł ksiądz odprawiający mszę, byli znani policji. Obaj kontaktowali się z siatką terrorystyczną za pośrednictwem komunikatora internetowego Telegram. Zostali zatrzymani w Turcji, kiedy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę syryjską. Jeden z zamachowców został 4 miesiące wcześniej wypuszczony z więzienia pomimo sprzeciwu prokuratora i został objęty dozorem elektronicznym. Francuskie służby wywiadowcze otrzymały ostrzeżenie i zdjęcie drugiego zamachowca 4 dni przed atakiem. Prawda jest taka, że sprawcy zamachów w Paryżu i Brukseli byli znani władzom, zanim dokonali ataku. Służby wiedziały o niektórych osobach przygotowujących zamachy, do których doszło 7 lipca w Londynie. Świat to sieć, globalna sieć. Wszyscy są do niej podłączeni. Kontaktują się ze sobą za pomocą portali społecznościowych, korzystają z sieci energetycznej i porozumiewają się ze sobą bezpośrednio. Każda dziedzina naszego życia znajduje odzwierciedlenie w sieci, którą możemy kontrolować za pomocą sztucznej inteligencji. Możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do badania zjawisk, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Warto zautomatyzować wiele procesów analitycznych. Łączymy uczenie maszynowe z teorią grafów, a także z algorytmami genetycznymi oraz metodami probabilistycznymi. Dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, czyli takich, do których może dotrzeć każdy użytkownik internetu. Na przykład są to informacje, dzięki którym radykalne organizacje rekrutują nowych członków. ISIS szuka zwolenników, szerząc propagandę wśród internautów. Wykorzystuje do tego celu strony internetowe, na które może wejść każdy. Chodzi o to, żeby w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób. Jesteśmy bardzo wdzięczni siatkom terrorystycznym za to, że ułatwiają nam zadanie, nie ukrywając swoich radykalnych poglądów w internecie, bo dzięki temu łatwiej nam je namierzyć. Zwolennicy ISIS udostępniają wiele jawnych informacji na swój temat. Otwarcie deklarują, że wspierają państwo islamskie, kontaktują się z innymi zwolennikami ISIS za pośrednictwem Twittera, opowiadają o swoich planach, pomysłach i poglądach. Biały wywiad jest dla nas podstawowym źródłem informacji. Analiza jawnych danych to skuteczna metoda namierzania radykalnych organizacji, która nie narusza prywatności internautów. Wszyscy mają świadomość, że ich wpisy zostaną opublikowane. Zamieszczają informacje na Twitterze po to, żeby dotrzeć do innych użytkowników portalu. Równie dobrze mogliby wywiesić na domu transparent „Wspieram ISIS”, zamiast pisać o tym na Twitterze. Gromadzimy też dane ze stron internetowych, blogów i darknetu. Dzięki temu możemy sprawdzić, jakie ktoś ma poglądy, bez konieczności wykradania danych z telefonów komórkowych, kont e-mailowych czy komputerów. Stosujemy właśnie takie metody. Nie naruszamy niczyjej prywatności i nie musimy się nigdzie włamywać, bo jawne informacje pozwalają nam wyciągnąć daleko idące wnioski. Ich
Jasne, dobrze. To niesamowite, że na podstawie jawnych informacji można się dowiedzieć wielu rzeczy, sporo przewidzieć, zidentyfikować wielu podejrzanych i ustalić, jakie działania mogą podjąć ludzie, których poglądy się zradykalizowały. Namierzyliśmy kilkanaście osób, które zostały aresztowane w Europie. Zidentyfikowaliśmy je 6 miesięcy wcześniej, kiedy przestały aktywnie korzystać z internetu. Kiedy ktoś przestaje korzystać z sieci wbrew wcześniejszym przyzwyczajeniom, program to wychwytuje. Możemy o tym ostrzec władzę. Nie wiemy, co się dokładnie stało. Ta osoba mogła zmienić światopogląd na bardziej umiarkowany, jeszcze bardziej się zradykalizować albo zacząć korzystać z darknetu i działać w ukryciu. Próbujemy rozwiązać problem terroryzmu z pomocą technologii. Naszym celem jest osiągnięcie zdolności przewidywania ataków. Maja 2016 roku napisałem pierwsze linijki kodu. Siedzieliśmy wtedy w pustym pokoju. Nie miałem nawet serwera, tylko laptopa. Od tego się zaczęło. Pierwsza wersja naszego programu serwerowego była gotowa pod koniec lipca 2016 roku. Później przeprowadziliśmy pierwsze testy. Od tamtej pory mogliśmy udowodnić, że potrafimy realizować założenia projektowe, czyli przetworzyć i przeanalizować dane z portali społecznościowych z dużą szybkością i w bardzo krótkim czasie, właściwie na poczekaniu. W ciągu kilku milisekund robiliśmy to, na co inni potrzebowali minut albo godzin. Członkowie wiedeńskiego zespołu nie mieli wtedy pojęcia, że nie tylko oni wymyślili takie rozwiązanie. Podobny system został wynaleziony w laboratoriach NSA. Stworzył go Bill Binney, były dyrektor techniczny NSA. Ale jego projekt został zakończony niedługo przed 11 września. Witam panów w imieniu obu izb brytyjskiego parlamentu. Zajmujemy się dziś bardzo ważną ustawą, bo wpłynął do nas taki wniosek. Czy ta ustawa jest w ogóle potrzebna? Czy zachowano odpowiednie proporcje między prywatnością i bezpieczeństwem? Może pan Binney zacznie? Na wstępie chciałbym podziękować komisji za zaproszenie. Mam nadzieję, że pomogę wyjaśnić kilka kwestii, które są przedmiotem obrad. Mój sprzeciw wzbudzają działania NSA, GCHQ oraz innych agencji rządowych w zakresie zbierania różnego rodzaju informacji. Kiedy zostałem dyrektorem technicznym do spraw analizy i rejestracji danych z całego świata, w NSA pracowało około 6 tysięcy analityków, którzy rejestrowali dane napływające ze wszystkich państw. Moim zadaniem było wyszukiwanie problemów, z jakimi się borykali, i rozwiązywanie ich.
Pracowałem na tym stanowisku od 1997 roku. Pierwszym problemem, z jakim się zetknąłem, był znaczny wzrost popularności komunikacji cyfrowej. Musiałem znaleźć rozwiązanie, które pomogłoby analitykom z NSA, a przy okazji tym z GCHQ. Zacząłem od ustalenia, jakie podstawowe zasady należałoby zmienić. Uznałem, że trzeba się przyjrzeć metadanym, od których zależy sposób przekazywania informacji w sieci i stworzyć sieć kontaktów każdego z użytkowników przy użyciu filtrów wychwytujących określonego rodzaju informacje w trakcie ich przekazywania. Dało się to zrobić automatycznie, poprzez zastosowanie odpowiedniego kodu. Dlaczego rząd Wielkiej Brytanii, pomimo doświadczeń GCHQ i ścisłej współpracy z NSA, zastosował rozwiązania, które tak znacznie różnią się od tych, które pan proponuje? Dobrze wiem dlaczego. Bo zastosowano je w NSA pod naciskiem podwykonawców, którzy na tym zarabiają. Publicznie oskarżyłem ich o to, że narazili na niebezpieczeństwo Amerykanów i obywateli innych krajów. Zrobili to dla pieniędzy. Wielu wysokich funkcjonariuszy organów ścigania i służb wywiadowczych, którzy są u władzy obecnie nie 15 lat temu, przedstawiło nam dowody na to, że potrzebują tak szerokich uprawnień. Czy sugeruje pan, że każdy z tych świadków się myli i mógł wprowadzić komisję w błąd? Tak. Bill Binney powołał się na dowód, który znajduje się w Waszyngtonie. To sporządzony w Pentagonie raport dotyczący programu Billa Binneya, który nadal jest tajny, mimo że dochodzenie zakończono 15 lat temu. Niewiele osób zapoznało się z tym raportem. Jedną z nich jest Patrick Eddington, analityk badający zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa państwa we wpływowym think tanku Instytucie Catona. W styczniu 2017 roku Eddington pozwał rząd Stanów Zjednoczonych, który odmówił odtajnienia raportu w sprawie programu Billa Binneya. Raport składa się z ponad 100 akapitów. Około 80 odtajniono. Wiosną 2013 roku Patrick Eddington zapoznał się z raportem Pentagonu. Zafascynowało go to, czego się dzięki niemu dowiedział. Kiedy przeczytałem cały raport, włącznie z tajną częścią, to aż się we mnie zagotowało. Raport świadczy o ogromnym marnotrawstwie, oszustwach i nadużyciach oraz o środkach odwetowych, jakie zastosowali wysoko postawieni urzędnicy NSA. Te informacje zostały utajnione, żeby nie przeniknęły do opinii publicznej. Które informacje są tak niezwykłe, że nawet po 15 latach i odtajnieniu raportu wciąż ich nie ujawniono? Historia programu FinThreat zaczęła się w 1997 roku, kiedy Bill Binney został dyrektorem technicznym NSA, zarządzającym 6000 analityków, którzy gromadzili dane z całego świata. Ed Loomis kierował małym laboratorium w NSA, które Bill Binney założył kilka lat wcześniej. Razem opracowali narzędzie inwigilacji o kryptonimie FinThreat. Około 1997 roku, kiedy zostałem dyrektorem technicznym, miałem świadomość, że nasi analitycy nie mogą się uporać z natłokiem danych, które docierały do nich każdego dnia. Musiałem więc znaleźć sposób, żeby im jakoś pomóc w oddzieleniu istotnych informacji od nieistotnych. Zadbać, by docierało do nich tyle danych, ile są w stanie przeanalizować. Program FinThreat opierał się na rewolucyjnych zasadach. Zamiast zbierania wszystkich informacji i wyszukiwania słów kluczy, Binney zaproponował inne rozwiązanie. Treść rozmowy telefonicznej, wiadomości tekstowej czy e-maila nie miała znaczenia. Liczyło się tylko to, kto z kim się kontaktuje, kiedy, w jaki sposób, skąd oraz jak często. Chodziło wyłącznie o metadane.
Na tej zasadzie w latach 70. Beni włamał się do radzieckiego wojskowego systemu operacyjnego. Później zajął się ściganiem grup terrorystycznych takich jak Al-Kaida. Na początku 2000 roku program FinTrap działał na trzech stronach związanych z Azją. W tym czasie George Tenet zwracał uwagę na cele terrorystyczne. Dwa lata wcześniej w notatce do Komisji Wywiadu wspomniał o zwiększeniu poziomu zagrożenia terrorystycznego, żeby agencje walczące z terroryzmem zyskały wyższą rangę. Według twórców FinTrap świat jest siecią powiązań między miliardami ludzi. Za pomocą algorytmów program wychwytuje członków siatek terrorystycznych w ciągu kilku milisekund. Dane dotyczące terrorystów są przekazywane analitykom, a inne swobodnie przepływają. Dane znanych terrorystów są ogólnodostępne, a dane ich wspólników tajne, dopóki nie zostaną oni o coś podejrzani. W ten sposób system dba o prywatność internautów. Wydawało się, że program FinTrap doskonale się sprawdza. Stworzyliśmy program, który miał automatycznie ocenić intencje albo zdolności naszych potencjalnych wrogów, na przykład terrorystów. Mógłby przewidzieć ich działania, zanim by je podjęli. Innymi słowy, dzięki niemu można było zapobiec zamachom z 11 września. Program był gotowy prawie rok przed 11 września. Chcieliśmy go uruchomić. Szkopuł w tym, że program zagrażał innemu projektowi o wartości wielu miliardów dolarów, do którego agencja chciała przekonać Kongres. Ten drugi program miał znacznie szerszy zakres i był znacznie droższy. Agencja chciała pozyskać fundusze na jego realizację, więc zamknęła nasz projekt, zamiast przyznać się, że problem został już rozwiązany, więc nie trzeba wydawać miliardów dolarów. Żeby uzyskać ogromne fundusze, władze zadbały o to, by problem nie przestał istnieć. Pozbyły się nas i skutecznego programu. Pogrzebano nasz program i nawet go nie wykorzystano w innej dziedzinie. Aby otrzymać dotacje, urzędnicy narazili na niebezpieczeństwo Amerykanów i obywateli innych krajów. Zrobili to dla pieniędzy. Programowi, który konkurował z FinTrap, nadano kryptonim Trailblazer. FinTrap był gotowy do działania w listopadzie 2000 roku, ale dyrektor NSA Michael Hayden i wysoko postawieni urzędnicy tej agencji opóźnili wdrażanie programu o 9 miesięcy, a następnie z niego zrezygnowali w sierpniu 2001 roku, 3 tygodnie przed 11 września. Po zamachach NSA uruchomiło programy masowej inwigilacji, a Bini odszedł z NSA. Testy programu FinTrap, które na początku 2002 roku przeprowadził kolega Bineya, Tom Drake, wykazały, że w bazie danych NSA były informacje o terrorystach, którzy dokonali zamachów z 11 września, ale NSA zrezygnowało z jedynego programu, który był w stanie ich namierzyć. Stąd wniosek, że dzięki FinTrap można by było zapobiec zamachom z 11 września, ale NSA zrezygnowała z tego programu. Bini i jego koledzy wnieśli skargę przeciwko NSA. Pentagon ją rozpatrzył. Tom Drake, który nadal pracował w NSA, przekazał Komisji Śledczej całą dokumentację programu FinTrap. Raport komisji miał zostać opublikowany na początku 2005 roku, ale Departament Sprawiedliwości go utajnił. Następnie FBI trzykrotnie próbowało wsadzić Billa Bineya i innych twórców FinTrap za kratki na podstawie sfabrykowanych dowodów. Bill Binney trzykrotnie wykazał, że dowody są sfabrykowane. W odwecie za to, że Drake współpracował ze śledczymi z Pentagonu, został oskarżony o szpiegostwo i domniemane posiadanie tajnych dokumentów. Od lat 80. dziennikarz Jim Bamford jest uznanym specjalistą od NSA. Zadzwonił do mnie adwokat, który był jego obrońcą z urzędu, i spytał, czy mógłbym zostać biegłym. Jim Bamford ustalił, że dokumenty, które posiadał Drake,
utajniono ze wsteczną datą, żeby go wsadzić na 35 lat do więzienia. W sądzie Bamford pokazał dwa segregatory z tymi samymi jawnymi dokumentami. Jednym z kluczowych aspektów sprawy było ustalenie, czy informacje, które posiadał, naprawdę były tajne. Musiałem sprawdzić, czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy zostały utajnione. Przez kilka miesięcy przeglądałem przeróżne jawne raporty i ku mojemu zdziwieniu znalazłem w nich dokładnie wszystkie informacje, których rzekome ujawnienie mu zarzucano. Wkrótce potem prokuratura wycofała akt oskarżenia. Okazało się, że władze próbowały zaszkodzić niewinnemu człowiekowi. To jeden z najbardziej niezwykłych dokumentów, z jakimi się zetknąłem w trakcie mojej 30-letniej kariery w Waszyngtonie. Przeczytałem sporo krytycznych raportów komisji śledczych, ale ten przekracza wszelkie granice. Ta sprawa dotyczy niewielkiej grupy wysokiej klasy specjalistów, zapaleńców, którzy wymyślili rewolucyjne rozwiązanie, dzięki któremu można było tanim kosztem zapobiegać atakom terrorystycznym. Przeszkodzili im bandyci z firm realizujących rządowe zlecenia, a także, co gorsza, kierownictwo NSA, włącznie z urzędnikami najwyższego szczebla. Ci specjaliści byli później prześladowani. Wyjaśnię tym, którzy nie znają historii, że ustawę antyszpiegowską uchwalono w 1917 roku, kilka tygodni przed tym, jak Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej. Przewidziano w niej drakońskie kary, których nie wprowadzono w żadnej innej dziedzinie. Miały one odstraszyć prawdziwych szpiegów, którzy w 1917 roku na zlecenie Cesarstwa Niemieckiego działali na szkodę Stanów Zjednoczonych. Powoływanie się na tę ustawę przeciwko ludziom, którzy starali się zapobiec atakom terrorystycznym na nasz kraj, było przejawem rażącej niesprawiedliwości. To oburzające. Ludzie, którzy dopuścili się tych nikczemnych czynów, jak dotąd nie zostali ukarani. Nie zostali osądzeni, ani pociągnięci do odpowiedzialności. To daje do myślenia. Ciekawe, co jeszcze dzieje się w NSA i w innych agencjach wywiadowczych. Uważam, że założenia programu FinTrED powinny zostać zrealizowane. Poparliśmy tę tezę w 21 rekomendacjach do prezydenta, Kongresu i Unii Europejskiej. Opowiadamy się za tym, by rząd, NSA i wszystkie agencje działały w oparciu o zasady zawarte w programie FinTrED. Nadal uważam, że to najlepsze rozwiązanie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o FinTrED, byłem wstrząśnięty. Amerykanie wymyślili narzędzie, które mogło zapobiec zamachom z 11 września. Ludzie zdali sobie sprawę z zagrożenia terrorystycznego. Na tym zamachu się nie skończy. Powstała siatka terrorystyczna, która planuje kolejne ataki. Po raz pierwszy usłyszałem o Billu Binneyu w listopadzie 2016 roku. Wcześniej żaden z członków mojego zespołu nie słyszał o programie FinTrED ani o jego twórcach. Zaskoczyło nas to, że tak bardzo przypomina projekt, nad którym pracujemy. Dowiedziałem się o Billu Binneyu i FinTrED od Roberta Wesleya. Nie znałem Billa, nie słyszałem o nim, ani nie wiedziałem, że powstał taki program jak FinTrED. Kiedy się o tym dowiedziałem,
Byłem zdumiony, zadowolony, a zarazem przerażony. Mój stan emocjonalny szybko się zmieniał. Od razu zrozumieliśmy, że pomimo tego, że nie musieliśmy spełniać podobnych wymagań, nie znaliśmy Billa Binaya ani nie widzieliśmy FinThread, stworzyliśmy drugą wersję tego programu. This is 2000, February the 13th, so you're really spanning half a year, a year. W styczniu 2017 roku twórcy FinThread po raz pierwszy spotkali się z członkami wiedeńskiego zespołu. Porównując oba programy, odkryli zaskakujące podobieństwa dotyczące najdrobniejszych szczegółów. Zespół z Wiednia poprosił Binaya i byłego kierownika projektu FinThread, Kirka Wibe, by zostali konsultantami. Razem mieli 60-letnie doświadczenie w pracy dla NSA. Bill Binney miał wrażenie, że dostał drugą szansę. X number of entities and say, you ought to look at this. Yeah, well, the system should have done that. You ought to look at this. It ought to bring it to your attention. Nie boimy się, że spotka nas to, co spotkało twórców FinThread. Jesteśmy pewni, że sytuacja się zmieniła. Obecnie panuje przekonanie, że dzięki inwigilacji konkretnych osób można szybko i tanio osiągnąć doskonały efekt. Nie brakuje nam stogów siana. Dzięki FinThread można się ich pozbyć. Nie trzeba budować takich obiektów jak ten w Bluffdale, który kosztował 2,2 miliarda dolarów, przeznaczonych do rejestrowania bezużytecznych danych. Wcale nie trzeba nagrywać wszystkich rozmów z całego świata. To bez sensu. Wśród ofiar są Rumuni, Koreańczycy i Francuzi. Ktoś krzyknął: uciekajcie, i ludzie rzucili się do ucieczki. Sprawcy posłużyli się prostą bronią. To był atak wymierzony we wszystkich wolnych ludzi. W imieniu Brytyjczyków pragnę podziękować naszym przyjaciołom i sojusznikom z całego świata, którzy pokazali, że stoją po naszej stronie. Brytyjski parlament nie wziął pod uwagę dowodów, które Bill Binney przedstawił przed komisją w czasie debaty dotyczącej inwigilacji. W listopadzie 2016 roku uchwalono ustawę o uprawnieniach dochodzeniowych. Wielka Brytania stała się najbardziej inwigilowanym zachodnim państwem. Mimo ustawy o uprawnieniach dochodzeniowych, nie udało się zapobiec atakowi terrorystycznemu z marca 2017 roku w Westminsterze, ani atakowi w Manchesterze, do którego doszło dwa miesiące później. Sprawcy tych zamachów również byli znani policji. W kilku innych państwach niedawno uchwalono nowe ustawy dotyczące inwigilacji, między innymi we Francji, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Niestety na całym świecie prawodawstwo związane z inwigilacją jest coraz gorsze. W Rosji uchwalono pakiet Jarowej-Ozirowa, który nadaje szerokie uprawnienia służbom antyterrorystycznym. We Francji nadal obowiązuje stan wyjątkowy. Niemieckie przepisy dotyczące inwigilacji również zmieniły się na gorsze. Zgodnie ze światowymi trendami, ścigamy się, kto pierwszy sięgnie dna, zamiast dążyć do rozwiązania problemu, na który zwrócił uwagę Snowden, i zadbać o to, by rządy nie inwigilowały obywateli z naruszeniem praw człowieka. Skoro masowa inwigilacja nie pomaga w walce z terroryzmem, to dlaczego rozszerzono jej zakres? Rządy dążą do znaczącego zwiększenia zakresu inwigilacji obywateli z przeróżnych powodów.
Ludzie, którzy chcą szpiegować innych z jednego powodu, zawarli sojusz z ludźmi, którzy chcą szpiegować innych z innych powodów. Jednym z oczywistych powodów może być walka o wpływy w administracji państwowej. Urzędnicy starają się zwiększyć zakres działania swojego departamentu, żeby pozyskać więcej środków z budżetu, osiągnąć stabilizację, zyskać więcej podwładnych, odegrać większą rolę w strukturze organizacyjnej, zdobyć większą władzę i dłużej ją utrzymać. Z drugiej strony, postęp techniczny spowodował diametralną zmianę sposobu działania służb wywiadowczych. Służyłem w armii brytyjskiej przez 32 lata. W tym czasie zmienił się układ sił w służbach wywiadowczych. Znacząco wzrosła rola rozpoznania elektromagnetycznego kosztem rozpoznania osobowego. Kiedy zacząłem służbę w siłach specjalnych, kładziono nacisk na rozpoznanie osobowe, więc wiodącą rolę odgrywała sekcja 6 wywiadu wojskowego. Za moich czasów GCHQ, czyli Centrala Łączności Rządowej, zaczęła dostarczać coraz więcej danych wywiadowczych. Moim zdaniem obecnie jest ona najważniejszą brytyjską agencją wywiadowczą. Większość osób wyobraża sobie szpiegów jako agentów CIA, pracujących pod przykryciem, którzy odkrywają różne tajemnice. Tak naprawdę szpiedzy korzystają dziś głównie z urządzeń technicznych. NSA podsłuchuje rozmowy i rejestruje wiadomości z całego świata. To prawdopodobnie największa agencja wywiadowcza. Istnieje również Narodowa Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego, NGA, która analizuje zdjęcia i filmy wykonane na całym świecie. To miliardy zdjęć i filmów wykonanych przez drony nad krajami Bliskiego Wschodu oraz przez satelity krążące nad Ziemią. CIA obecnie steruje dronami. Kiedy przyjrzymy się temu, w jaki sposób CIA steruje dronami, przekonamy się, że działa w podobny sposób do NSA. Stosuje metody rozpoznania elektromagnetycznego, by ustalić, kogo należy zabić. Rodzi się ciekawe pytanie. Dlaczego CIA rezygnuje z rozpoznania osobowego i rozwija rozpoznanie elektromagnetyczne, mimo że rząd potrzebuje obu, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom? Myślę, że dzieje się to pod wpływem sektora prywatnego, który czerpie ogromne korzyści, prowadząc rozpoznanie elektromagnetyczne. Po amerykańskiej inwazji na Irak w 2003-2004 roku wyszło na jaw, że Amerykanie znęcają się nad więźniami w Abu Ghraib. Amerykańscy żołnierze przesłuchiwali tam obywateli. Okazało się, że więźniowie byli wielokrotnie maltretowani i wykorzystywani seksualnie. Wiele przesłuchań zlecono firmie Khaki International. Oburzyło mnie to, że prywatna firma zarabia na przesłuchiwaniu jeńców wojennych. Przyjrzałem się bliżej tej firmie i dowiedziałem się, kto nią zarządza. Ustaliłem, że wielu byłych wysokich urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa doradzało tej firmie. W jej zarządzie pracowało wielu byłych żołnierzy powiązanych z Departamentem Obrony. Postanowiłem zbadać, dlaczego zadania wywiadowcze zlecono firmom zewnętrznym. Przyjrzałem się też innym agencjom, niezależnym od Departamentu Obrony, by ocenić, jakie zlecenia wykonują za nie firmy zewnętrzne i czym one się zajmują. Od lat 50. i 60. od firm zewnętrznych kupowano głównie nowoczesne aparaty fotograficzne, samoloty rozpoznawcze U-2 oraz urządzenia, dzięki którym przesyłano zdjęcia z przestrzeni kosmicznej czy stratosfery na Ziemię.
from space and high to the skies back to ground. W czasie wojny wietnamskiej firmy zewnętrzne zaczęły się zajmować logistyką. Przykładem są linie lotnicze, którymi zarządzała CIA. Najpierw latały na Indochinę, a w latach 80. przewoziły broń dla oddziałów kontras w Nikaragui i zaopatrzenie dla wojsk amerykańskich w Ameryce Środkowej. Afera Iran-Contras wybuchła po tym, jak w Nikaragui zestrzelono prywatny samolot. I okazało się, że jego pilot był zatrudniony w firmie powiązanej z wysoko postawionymi urzędnikami z administracji Reagana, którzy płacili tej firmie. Prezydent Clinton zmniejszył budżet służb wywiadowczych i za bardzo się nimi nie interesował. Ale w drugiej części jego kadencji znaczenie tych służb wzrosło. Firmy zewnętrzne zaczęły świadczyć różne usługi, między innymi w zakresie inwigilacji. Prywatne firmy działające na zlecenie NSA prowadziły nasłuch w Bośni. Według moich szacunków, firmom zewnętrznym zlecono wówczas około 50% zadań. Uznałem, że to sporo. Kilka lat później, kiedy zbierałem materiały do książki, zapoznałem się z jawnym dokumentem, z którego wynikało, że około 70% środków z budżetu na inwigilację trafia do firm zewnętrznych. Gdy zacząłem pisać o prywatyzacji NSA, jeden z moich rozmówców z NSA powiedział mi, że pewnego dnia, w piątek, setki osób opuściły biura NSA, a w poniedziałek poszły do pracy w CSC, Lockheed Martin, Northrop Grumman czy innych firmach. Zaczęli pracować dla podwykonawców. Można więc mówić o migracji urzędników wysokiego szczebla do firm zewnętrznych. Ci ludzie robili to samo, co w instytucjach rządowych, tyle że za większe pieniądze. Poza tym znali plany agencji rządowych i prognozy wydatków na 5 czy 10 najbliższych lat. Byli więc bardzo cennymi pracownikami. Obecnie 5 firm kontroluje 80% amerykańskiego rynku masowej inwigilacji. Bez tych potężnych korporacji nie poradziłoby sobie NSA, CIA ani 14 innych amerykańskich agencji wywiadowczych. Za inwigilację obywateli odpowiadają monopoliści, współpracujący z Doliną Krzemową i Wall Street. Amerykanie dopuścili do tego, by w ich kraju rozwinął się tajny układ. Państwo w państwie. Od 10 lat coraz bardziej niepokoi nas prywatyzacja rządu federalnego, która zaczęła postępować w czasach rządów Clintona i Gore'a. Panowało wtedy przekonanie, że przekazanie kompetencji urzędników federalnych firmom z sektora prywatnego spowoduje wzrost skuteczności rządu. Nasze badania wykazały, że na poziomie zysków i strat przekazywanie obowiązków urzędników federalnych prywatnym firmom zewnętrznym powoduje trzykrotny wzrost kosztów. Wydaje się to oczywiste, bo celem prywatnych firm jest osiąganie zysków. Na masowej inwigilacji można sporo zarobić. W samych Stanach Zjednoczonych firmy z tej branży zarabiają 100 miliardów dolarów rocznie. Pieniądze pochodzą z tajnych budżetów. Trafiają do anonimowych zleceniobiorców, którzy realizują tajne projekty niepodlegające kontroli wydatków publicznych. W takich warunkach często dochodzi do nadużyć, więc wiele osób korzysta z okazji. We have
Naszym zdaniem to legalizacja korupcji. Nawet jeśli nie dochodzi do naruszenia prawa, to nie znaczy, że problem nie istnieje. Kompleks wojskowo-przemysłowy zarządzający inwigilacją to nie tylko amerykański problem. Europejski ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa Ben Hayes opisał, jak od 2003 roku Komisja Europejska próbowała stworzyć europejski kompleks wojskowo-przemysłowy, który może konkurować z podmiotami działającymi na światowym rynku masowej inwigilacji. Moim zdaniem ten proces rozpoczął się w 2003 roku, kiedy Komisja Europejska, ni stąd, ni zowąd, powołała grupę ekspertów. Ci eksperci mieli doradzać Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Stało się tak dlatego, że po 11 września amerykański rząd przeznaczył ogromne środki z budżetu na dotacje dla wielkich firm prowadzących badania nad nowymi technologiami, które miały zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i pomóc organom państwowym w walce z terroryzmem. Amerykańskie firmy działające w tej branży i ośrodki naukowe otrzymały mnóstwo pieniędzy. Przywódcy Unii Europejskiej doszli do wniosku, że jeśli nie zrobią tego samego, co Amerykanie, to Europejczycy będą na straconej pozycji, ponieważ amerykańskie firmy zaczną odgrywać dominującą rolę w branży, która zaczyna przynosić ogromne zyski i również dlatego, że nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone, jeśli rządy krajów europejskich będą musiały kupować systemy opracowane w Izraelu, Chinach czy USA. Europejczycy podjęli ten wysiłek pod naciskiem koncernów zbrojeniowych, takich jak Thales, EADS, Saab, Finmeccanica, BAE Systems, Diehl czy Indra oraz europejskich gigantów telekomunikacyjnych, takich jak Ericsson i Siemens, a także ośrodków badawczych takich jak Instytut Fraunhofera. Instytut Fraunhofera przygotował projekt badawczy o nazwie Feel Europe, którego celem było opracowanie metod pomiaru stanu emocjonalnego obywateli. Zdalnie sterowane czujniki współpracujące z systemem monitoringu i centralną bazą danych miały wykrywać osoby, które zamierzały dokonać ataku terrorystycznego na dworcach kolejowych. Zakładano, że terroryści przed zamachem są w stanie wzburzenia emocjonalnego. Innymi słowy, ludzi odczuwających silne emocje uznawano za potencjalnych terrorystów. Chodziło o to, by zachęcić firmy do rywalizacji. Takie było przesłanie. Na systemach bezpieczeństwa można dobrze zarobić, więc trzeba wesprzeć europejski przemysł. Mniej więcej te same osoby, które znalazły się w gronie ekspertów Komisji Europejskiej, zajęły się planowaniem działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. W perspektywie budżetowej na lata 2007-14 na badania nad systemami masowego bezpieczeństwa przeznaczono 1,4 miliarda euro. A w obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-20 kilkanaście miliardów euro. To dotyczy różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa. Walki z terroryzmem, kontroli granicznych, zarządzania kryzysowego oraz inwigilacji. Ta polityka wpłynęła nie tylko na sytuację koncernów zbrojeniowych. Austriacki Instytut Badawczy specjalizujący się w przetwarzaniu obrazów otrzymał dotację przeznaczoną wyłącznie na badania w zakresie inwigilacji. Wcześniej opracowano w nim program do rekonstrukcji cyfrowej starych filmów. Obecnie branża związana z inwigilacją i bezpieczeństwem rozkwita. Co roku przynosi dochody rzędu setek miliardów dolarów.
Kupujemy systemy kontroli ruchu granicznego, drony szpiegowskie, systemy do analizowania danych telekomunikacyjnych zarejestrowanych przez amerykański rząd. Montujemy kamery przemysłowe na ulicach. Tworzymy systemy monitoringu satelitarnego. Możliwości są nieograniczone. Rządy starają się za wszelką cenę pokazać, że coś robią. Demonstrują swoją siłę, walczą z terroryzmem. Szkopuł w tym, że obywatele nie wiedzą, jakie uprawnienia rządy przekazują policji i służbom wywiadowczym. Niektórych wniosków nie da się uzasadnić, bo nikt nie wie, na jakich zasadach będzie działał system, w jaki sposób będą pozyskiwane informacje, ani kto będzie odpowiadał za dostęp do baz danych. Rządy nie znają odpowiedzi na te pytania. Chcą, żeby obywatele dali im wolną rękę. Ale obywatele muszą zdawać sobie sprawę, że ucierpi na tym ich prywatność. Powinno dojść do rzeczowej debaty, bo na razie ludzie nic nie wiedzą. Dlaczego rządy poszerzają zakres masowej inwigilacji, mimo że ona nie chroni przed realnymi zagrożeniami? Po 11 września Europejczycy i Amerykanie nie ograniczyli się do walki z Al-Kaidą. Wypowiedzieli wojnę wszystkim organizacjom terrorystycznym. Sporządzono listę organizacji politycznych, które w przeszłości uciekały się do rozwiązań siłowych. Nie uwzględniono tego, czy działały one w dobrej czy złej wierze, ani czy ich działalność była uzasadniona. Wrzucono wszystkich do jednego worka i nazwano terrorystami. Wspieranie którejkolwiek organizacji z tej listy stało się nielegalne. Zrezygnowano z prób podjęcia dialogu. Zamrożono ich konta i karano ich zwolenników. Podjęto szereg decyzji wbrew zasadom demokracji. Oto film nakręcony przez drona FBI w czasie demonstracji organizacji Black Lives Matter w Baltimore. Od czasów arabskiej wiosny przeprowadzono serię niezwykłych badań naukowych. Nic nie zwiastowało arabskiej wiosny. Ona wszystkich zaskoczyła. Ruch Okupuj Wall Street również pojawił się nagle. Szybko się z nim uporano, ale najpierw jego członkowie zorganizowali wiele demonstracji i zablokowali wiele miejsc. Kiedy tłumy demonstrantów zajmowały place, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa zastanawiali się, jak przewidzieć tego rodzaju wydarzenia. Informacje o wielu demonstracjach rozpowszechniano na portalach społecznościowych. Wykorzystywano internetowe kanały informacyjne, więc władze państwa uznały, że trzeba znaleźć jakiś sposób na to, by przewidywać tego rodzaju wydarzenia i zadbać o to, żeby ewentualne demonstracje nie zakłócały porządku publicznego. Nie tylko działacze organizacji Black Lives Matter zostali objęci masową inwigilacją. Na zlecenie nowojorskiej policji włoska firma Hacking Team włamała się do telefonów przywódców ruchu Okupuj Wall Street. Aktywiści amerykańskiej partii herbacianej byli inwigilowani, podobnie jak przeciwnicy wojny i wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego.
Wielkiej Brytanii inwigilowano członków Greenpeace, a w Austrii obrońców praw zwierząt nazwano terrorystami. Postępując w ten sposób, rządzący narażają się na zagrożenie ze strony obywateli. Naruszając demokrację, prowokują ludzi do udziału w demonstracjach i przyłączania się do takich ruchów jak Okupuj Wall Street. Nie zważając na to, czy protesty są słuszne, starają się zapobiec powstawaniu nowych organizacji, które w przyszłości mogłyby odegrać ważną rolę. Pamiętajmy, że prawa i swobody obywatelskie zawdzięczamy właśnie takim ruchom. One nie spadły z nieba. Wywalczyli je aktywiści i aktywistki, od sufrażystek po zwolenników reform w policji. Wszystkie swobody, które obecnie wydają nam się oczywiste, uzyskaliśmy dzięki radykalnym ruchom, które je wywalczyły. Jeśli władze państwa zaczną ograniczać swobody działania aktywistów, to nadejdą dla nas bardzo niebezpieczne czasy. W 1789 roku, na początku rewolucji francuskiej, w gazecie Journal de Débat opisano debatę przedstawicieli Stanów Generalnych z 28 lipca 1789 roku. Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, Gwardii Narodowej, skonfiskował listy i powiadomił o tym Zgromadzenie Narodowe. 28 lipca członkowie Zgromadzenia Narodowego zastanawiali się, co zrobić z tymi listami. Czy w imię bezpieczeństwa publicznego można je otworzyć? Wtedy parlamentarzyści opowiedzieli się za swobodami obywatelskimi. Wyrazili wolę walki z absolutyzmem i autorytaryzmem kosztem bezpieczeństwa publicznego. Obecnie, w 2017 roku, należy zadać sobie pytanie, czy zdołamy się uporać z terroryzmem zgodnie z regułami demokratycznego państwa prawa, bez uciekania się do metod stosowanych w czasach rządów autorytarnych czy dyktatury. Czy zwiększanie sił policyjnych, masowa inwigilacja i przechwytywanie korespondencji są jedynymi metodami, jakimi mogą się posługiwać władze demokratycznych państw w obliczu zagrożenia terrorystycznego? Takie metody stosowali dyktatorzy i na dłuższą metę okazały się one nieskuteczne. Podobnie jak wielu niemieckich obywateli, jestem wstrząśnięta i głęboko zasmucona tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem na Breitscheidplatz w Berlinie. Jesteśmy na miejscu tragicznego wypadku podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Do akcji wkroczyły straż pożarna i policja. Rozegrał się tu dramat. Jest wielu rannych. Są też ofiary śmiertelne. Nikt nie może zrozumieć, co się stało. Nie znamy jeszcze okoliczności tego zdarzenia, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym. Zamach w Berlinie obnażył słabe strony dzisiejszego antyterroryzmu. Historia Anisa Amriego brzmi jak przepowiednia katastrofy. Trudno sobie wyobrazić więcej niepokojących sygnałów. Od 2014 roku było wiadomo, że późniejszy zamachowiec Anis Amri jest radykalnym islamistą,
Najpierw ogłoszono tę informację we Włoszech, a w czerwcu 2015 roku w państwach strefy Schengen. Od lipca 2015 roku Amri mieszkał w Niemczech. Utrzymywał bliskie kontakty z grupą dżihadystów Abu Ali z Hildesheim. W listopadzie 2015 roku ujawniono informacje o planowanym ataku w Niemczech. Od grudnia 2015 roku urządzenia telekomunikacyjne Anisa Amriego były na podsłuchu. Amri szukał informacji o tym, jak zbudować bombę i deklarował, że chce dokonać samobójczego zamachu. We wrześniu i październiku 2016 roku marokański wywiad poinformował Niemców, że Anis Amri nawiązał kontakt z ISIS. 8 listopada 2016 roku siatka dżihadystów z Hildesheim została rozbita. Aresztowano Abu Ale i czterech innych członków grupy. Od 10 listopada 2016 roku Anis Amri był w stałym kontakcie z Państwem Islamskim. Nagrał film, na którym przyrzekał wierność ISIS. 14 grudnia 2016 roku niemieckie służby uznały, że może być potencjalnym sprawcą ataku terrorystycznego. 19 grudnia Anis Amri dokonał zamachu w Berlinie. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania, a mimo to, korzystając z transportu publicznego, przejechał z Berlina do holenderskiej granicy, a następnie przez Holandię, Belgię i Francję do Włoch. Sfilmowały go kamery przemysłowe, ale nie wszczęto alarmu. Znaleziono go przez przypadek w trakcie rutynowej kontroli na dworcu na przedmieściach Mediolanu 23 grudnia o 3 nad ranem. Gdy policjanci poprosili, by pokazał im plecak, Amri otworzył do nich ogień i został zastrzelony. Czy musimy liczyć na takie zrządzenia losu albo łut szczęścia w walce z terroryzmem? Po roku pracy nad programem wiedeński zespół był bliski zakończenia projektu. Przeprowadzono próbę na przykładzie siatki zwolenników ISIS z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jeśli ta próba analizy jawnych danych się powiedzie, to program będzie gotowy do działania w sieci, tak jak FinThread. Personalia podejrzanych zostały zakodowane. Wyrażono je za pomocą kombinacji liter i cyfr. Powiązania podejrzanych z ich znajomymi zostaną przedstawione za pomocą wykresu. Bardziej wpływowe osoby mają większą siatkę zwolenników. Duża liczba połączeń świadczy o dużej gęstości sieci. Można zaznaczyć poszczególne osoby. Po kliknięciu na ikonę pojawiają się ich profile na portalach społecznościowych. Można również przeanalizować bezpośrednie połączenia. Na podstawie profilu podejrzanego da się między innymi ustalić, jaką odgrywa rolę w siatce i co go łączy z innymi członkami. Powiązania między podejrzanymi można również przedstawić na mapie. Widać to na tym przykładzie. Ten członek siatki mieszka w Raqqa w Syrii, bastionie Państwa Islamskiego. Jedna odnoga prowadzi do ważnego punktu w syryjskim porcie w Latakii. Stamtąd kolejne odnogi prowadzą do Europy, do ważnego punktu w Kolonii i mniejszych w Berlinie i w Malmö w Szwecji. Siatka z Kolonii jest powiązana z kolejnym ważnym punktem w USA, w Filadelfii. Z Filadelfii kolejna odnoga prowadzi z powrotem do Syrii.
Syrii ślady wiodą do Kataru, Pakistanu i Indonezji. Sieć oplata cały świat. Program to ukazuje. Dane można przedstawić również w postaci listy. Wystarczy jedno kliknięcie, by sporządzić ranking podejrzanych. Na przykład w zależności od tego, jakie stanowią zagrożenie. Gdyby agencje wywiadowcze korzystały z takiego systemu jak nasz i wprowadziły do niego potrzebne dane, w chwili, gdy po raz pierwszy Anis Amri skontaktował się z Państwem Islamskim, dowiedziałyby się, że odgrywa ważną rolę w niebezpiecznej siatce i że może być potencjalnym sprawcą zamachu. Anis Amri znalazłby się na czele listy, a agencje wywiadowcze otrzymałyby ostrzeżenie o tym, że stanowi zagrożenie. Zespół z Wiednia zdaje sobie sprawę, że można użyć ich programu do innych celów niż demaskowanie siatek potencjalnych terrorystów. Edward Snowden uświadomił nam, że funkcjonariusze służb wykorzystują systemy masowej inwigilacji nie tylko do zapobiegania przestępstwom, ale również do szpiegowania różnych osób, na przykład swoich partnerek. Aby zapobiec nadużyciom, zespół z Wiednia zadbał o to, by program miał wbudowaną funkcję ochrony prywatności. Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i pilot, w swoich książkach wspomniał o technologii. Próbował zdefiniować bezpieczną i wysoko rozwiniętą technologię. Był pilotem, więc skupił się na lotnictwie. Ale jego definicja ma charakter uniwersalny. Dobra i bezpieczna technologia to taka, o której nie trzeba myśleć. Taka, dzięki której pasażer samolotu nie musi myśleć o silnikach. Można to odnieść do programu, który na podstawie analizy metadanych zapisuje wyłącznie informacje dotyczące podejrzanych i od razu je szyfruje. Kiedy użytkownik zgłosi potrzebę dostępu do danych, niezależna władza wygeneruje 3 klucze dostępu. Jeden dla policji lub agencji wywiadowczej, drugi dla sądu i trzeci dla organu władzy ustawodawczej. Użytkownik uzyska dostęp do danych tylko przy użyciu 3 kluczy. Każda próba logowania do systemu zostaje zarejestrowana. Po każdym dostępie do bazy danych pozostaje ślad cyfrowy. Dzięki temu użytkownicy w razie nadużycia lub błędu będą mogli przedstawić dowody przed sądem. Cały proces przebiega automatycznie w ciągu kilku milisekund, według ściśle określonych kryteriów. Twórcy żadnego innego programu nie zastosowali rozwiązań, które w podobnym stopniu zapewniałyby bezpieczeństwo i poszanowanie prawa do prywatności. Wszystko zależy od tego, jak władze wykorzystają nasz program. On pozwala szybko wykryć zagrożenie, któremu można przeciwdziałać na różne sposoby. Na przykład wysyłając do podejrzanej osoby pracownika opieki społecznej albo obejmując ją obserwacją. Szybkie wykrywanie zagrożeń daje różne możliwości. Nie da się zwalczyć terroryzmu wyłącznie dzięki zdobyczom technologii. W tej dziedzinie nie ma prostych rozwiązań. To problem systemowy. On nie pojawił się w minionym dziesięcioleciu, tylko znacznie wcześniej. Istniał już zanim się urodziłem i zanim urodzili się moi koledzy z zespołu. Istniał i nadal będzie istnieć. Ma wymiar społeczny, religijny i indywidualny. Ludzie czują gniew z różnych powodów i dokonują zamachów terrorystycznych, by osiągnąć swój cel. To tylko taktyka, strategia mająca na celu realizację jakiegoś planu. Ludzie będą ją stosować, dopóki będzie skuteczna.
Ludzie przestaną się angażować w działalność terrorystyczną, jeśli nie będą w niej upatrywać korzyści. Obecnie mamy do czynienia z mobilizacją armii. Zmieniają się rządy. Zachodzą głębokie przemiany społeczne. Sąsiedzi kłócą się między sobą. Ludzie zmienili stosunek do imigrantów, bo zaczęli ich utożsamiać z terrorystami. To widać na przykładzie naszego społeczeństwa. Dopóki się to nie zmieni, terroryzm nie przestanie istnieć. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Paweł Włodarek. Czytał Marek Lelek.